Co teraz? Na dolnej stędze liczba 1922 to data powstania klubu. Tło w kolorze zieleni to symbol nadziei, która zawsze towarzyszy sportowcom. Na rewersie, czyli drugiej stronie sztandaru, na barwach klubowych czerwonym, niebieskim, czarnym umieszczone na środku herb Garwolina, miasta, z którym klub związany jest od początku swego istnienia. Dookoła niego umieszczono 9 piktogramów przedstawiających dyscypliny sportowe uprawiane w klubie na przestrzeni 10 lat. Umieszczono także dewizę naszego rodaka Jana Pawła II. Sport jest przede wszystkim darem Bożym. Na samym dole umieszczony napis 90 lat, upamiętniając w ten sposób okazję powstania sztandaru. Sztandar jest umieszczony na drewnianym drzewcu, zakończony głowicą w kształcie godła narodowego, metalowego orła w koronie. Panie Prezesie, proszę o przekazanie sztandaru pocztowi sztandarowego złożonego z młodych zawodników klubu. To jest Łukasza Grączki, zawodnika pierwszej drużyny seniorów, a zarazem trenera rocznika 2000, Dawida Symulaka, lekka atlety, specjalizującego się w biegach średnich i długich, oraz Mikołaja Golem, zawodnika drużyny juniorów młodszych, rocznika 96. Wita pięknie nas, warszawski dzień. Jak ty, miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat, najpiękniejsze dni zostawiłem tam kolorowe sny. Gdybyś ujrzeć chciał